Drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku, w których to będę opowiadał o Wingmakers, a właściwie o ich mitach, które stworzyli na pożytek ludzkości. Jak każdy mit może być prawdą, ale nie musi. Zatem dlaczego nagrywam takie odcinki? A jeśli jest w nich trochę prawdy i jeśli ta prawda może nam pomóc odnaleźć się w tym świecie, w którym żyjemy, może warto. Zatem posłuchajcie. Ostatni odcinek zakończył się tym, że Jamison Neruda, syn Pablo Nerudy albo Paula Nerudy, był człowiekiem, który miał bardzo ważną pozycję w tak zwanej organizacji ACIO, albo ACAO. Natomiast jego szefem, jego bezpośrednim prawie przełożonym był tak zwany piętnastka. Nie mówiło się o nim inaczej, dlatego że tam wszystko było tajne, pomnożone do potęgi przez tajne. Więc o jego prawdziwym imieniu i nazwisku też się nie mówiło. Natomiast Jamison odkrył, że jego organizacja znalazła artefakt, który opierał się wszelkim badaniom i technologiom, jakie wówczas były dostępne na Ziemi. A muszę Wam powiedzieć, że te technologie wtedy, w latach 60. ubiegłego wieku, były tak zaawansowane, że one jeszcze do dziś prawdopodobnie nie wypłynęły do naszej cywilizacji, do powszechnego użytku. Jak chociażby technologia badania powierzchni metalu z dokładnością o wiele większą niż przy badaniu odcisków palców. Cóż zatem takiego Neruda zrobił? Otóż, kiedy miał kontakt z tym artefaktem, a to był metalowy przedmiot, na którym były wyryte, ale to zobaczono właśnie dopiero pod ogromnym powiększeniem, urządzeniem, które potrafiło im pokazać, co tam jest wyryte, odkryto, że tam jest wyryta mapa Nowego Meksyku, przynajmniej tych okolic, które wtedy były Nowym Meksykiem, ale tak nie nazwane. I zorientowali się, że tego nie mogła dokonać ludzka cywilizacja, przynajmniej ta, którą znamy. Jamison Neruda poszedł do siebie, do domu i w momencie, kiedy chciał iść spać, otrzymał przekaz, w którym istoty, które wtedy to usłyszał po raz pierwszy, nazwały się Wingmakers, mówiły mu o tym, kim są, po co przyszły i skąd przychodzą. Neruda na drugi dzień
miał mieć spotkanie z całą grupą ludzi, którzy byli głęboko zaawansowani w poszukiwaniu takich rzeczy, jak również z samym piętnastką, i miał zdać tam sprawozdanie. No, przyszedł kolejny dzień i Jamieson Neruda wiedział, że to spotkanie nie odbędzie się bez szoku, zdenerwowania, no i prawdopodobnie prób ukrycia przez niego tych informacji, które uzyskał drogą jasnowidzenia czy jasnosłyszenia. Dlaczego? No wiesz, wyobraź sobie, że nie mógł stanąć i powiedzieć: słuchajcie, wiecie co, przyśniło mi się i albo usłyszałem, jak zasypiałem. No, był inżynierem, był człowiekiem chodzącym, stąpającym twardo po ziemi i sam nie wiedział, co słyszał, ale słyszał, więc nie mógł przyjść z takimi wiadomościami. No ale zobaczmy, co stało się na tym spotkaniu. Otóż Jamieson Neruda przyszedł na spotkanie, gdzie było już wiele ludzi, a piętnastka, czyli ich główny szef, zaczął od przedstawiania tego, co wczoraj się wydarzyło. I powiedział, że poprosiłem Jamiesona, aby zaprezentował swoje odkrycie. Wygląda na to, że mamy do czynienia z technologią, której nasz najlepszy personel przy użyciu naszych wszystkich najlepszych technologii nie jest w stanie sądować. Ten przedmiot opierał się sądowaniu. Jesteśmy w posiadaniu stopu, który bez wątpienia ma pochodzenie pozaziemskie albo pochodzi z innego czasu. I nie jesteśmy tego pewni. Trochę podpuszczał Nerudę, bo odwrócił się do niego, jakby czując, że Neruda chyba ma jakąś tajemnicę, i zwrócił się do niego z pytaniem, czyż nie tak? Po czym dodał, że istnieje przypuszczenie, że ten obiekt ma pochodzenie pozaplanetarne, ale ponieważ nie mogą go sądować, nie są tego pewni. Powiedział jeszcze, że Neruda przyszedł do niego, do jego biura ubiegłej nocy. Piętnastka spędzał ogromnie dużo czasu w swoim biurze. Był samotnikiem i lubił to. Więc ta noc to właściwie było rano i zapytał go, czy piętnastka zgodziłby się na dodatkową wyprawę badawczą do Nowego Meksyku, właśnie w okolice kanionu Chaco. Zasugerował piętnastce, że warto by było zebrać z nimi artefakt. Tak czuł, że ten artefakt może im wiele powiedzieć w tamtym miejscu. Piętnastka był człowiekiem bardzo nieufnym, chociaż traktował Jamiesona Nerudę jak swojego syna. Ojciec Nerudy już nie żył i czuł, że Jamieson Neruda może być jego zastępcą, więc miał takie rozdwojenie jaźni. Kochał go, bardzo go lubił, ale jednocześnie wiedział, że będąc na tym stanowisku nie może ufać nikomu. Piętnastka dodał, że wiemy, że obiekt ten w trakcie, kiedy był znaleziony, znajdował się ponad ziemią, czyli był na powierzchni. Ale też dobrze było wiadomo, że on nie został tam pozostawiony w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez żadne źródło pozaziemskie. Tak się nie mogło stać. Mieli na to pewne dowody. Ale dodał, że Jamieson sądzi, że jest całkiem możliwe, że ten obiekt to swego rodzaju mapa lub też urządzenie naprowadzające. I no, powiedział, że chciałby, aby Jamieson wyjaśnił swoją hipotezę. Zgodził się na wyprawę do Nowego Meksyku, ale zorganizował właśnie to spotkanie, żeby wszyscy mieli możliwość dowiedzieć się, jaka jest sytuacja, i mieli możliwość zadawania pytań lub też wyrażenie własnych opinii albo sugestii. Potem głos
zabrał Neruda, piętnastka kiwnął do niego głową, żeby zaczął mówić, więc Neruda wstał, podszedł do białej tablicy, widzicie, taki czart, no i pokazał im, że prawdopodobnie to jest mapa, prawdopodobnie to jest urządzenie naprowadzające i powiedział, że to razem może być dowód. W trakcie tego spotkania oczywiście odezwali się oponenci i przeciwnicy tego planu, tej wyprawy, no, którzy oskarżali Jamiesona Nerudę, że jest zbyt naiwny, dlatego że kiedy znaleziono ten artefakt, to tak naprawdę odkryli go studenci, którzy współpracowali, jeden z nich czy dwóch z nich współpracowali z NSA, no i tak ten przedmiot trafił do ACIO. Przypominam, ACIO jest częścią NSA. Zarzuty były takie, że prawdopodobnie studenci się czegoś naćpali, dlatego że studenci opowiedzieli, że kiedy znaleźli ten artefakt, wpadli w stan halucynacji i byli tam studenci, którzy mieli halucynacje, wizje, że rozmawiają z innymi istotami, z Indiankami, Indianami, więc jakby ten zarzut wydawał się dość rozsądny, no pewnie się naćpali i tyle. Zaoponował Evans, który był również prawą ręką piętnastki i odpowiadał za bezpieczeństwo. Evans powiedział, że przebadał studentów, zero narkotyków, zero innych substancji. Oni byli w stanie halucynacji. Evans mówi, że on się na tym nie zna. Nie może powiedzieć, czy to na pewno był efekt spotkania z tym przedmiotem, ale innego powodu nie było. Potem, po kilku dniach, wydarzył się dość ciekawy i zaskakujący fakt. Otóż NSA dowiedziało się, że ACIO jest w posiadaniu takiego obiektu, wtargnęło do biura i zabrało obiekt, który miał być badany. Twierdząc, wiesz, prawo Stanów Zjednoczonych zabrania takich aktów, bo jednak mimo wszystko to było biuro uniwersytetu, ale NSA twierdziło, że to może być broń, dlatego że no, halucynacje, jakie ten obiekt spowodował u studentów, mogły wywołać stany, które byłyby stanem zagrożenia, no i to było wytłumaczenie, dla którego NSA zabrało ten artefakt. W każdym razie efekt był taki, że Jamieson Neruda dostał pozwolenie na wyprawę do Nowego Meksyku i tutaj historia dopiero się zaczyna rozkręcać. Chcę wam pokazać, gdzie to jest na mapie, więc przejdę teraz do mapy Teksasu i Nowego Meksyku razem. To jest właśnie tu, gdzie pokazuję. Tu mieszkam, jest San Antonio, tu mieszkam ja, to jest Teksas, a tutaj mamy taki prostokąt, to jest właśnie stan Nowy Meksyk i Canyon Chaco znajduje się w tym lewym górnym rogu tego stanu. Można tam dojechać albo z Santa Fe, albo z Albuquerque. W jego pobliżu ja próbowałem tam podjechać, znaczy byłem w tej okolicy, to było chyba 5 lat temu i spróbuję tam pojechać w tym roku, może mi się uda. Tu mam zbliżenie Santa Fe, Albuquerque i to jest około 50 mil od Santa Fe i Albuquerque. Widzicie charakterystyczne takie dziwne linie. To jest teren Navajo Nation of Reservation Trust Land. No i tutaj istnieje wymówka, ponieważ to jest teren Navajo, to niektóre miejsca nie są dostępne, więc mnie nie udało się tam do tego kanionu wjechać. Gdyby to pokazać jeszcze na innej mapie, takiej satelitarnej, no to ten kanion sprawia wrażenie, ogromne wrażenie, bo wygląda, jakby był ukształtowany przez ogromną wodę,
która ustąpiła i zostało dno Wielkiego Morza, dlatego że te klify, które tutaj widzicie, one mają bardzo dużą wysokość. To jest od kilkadziesiąt do ponad 200 metrów, z pewnością tak. Na tym terenie jest bardzo wiele budowli tak zwanych pueblo indiańskich. No i są tam indiańskie rezerwaty na tym miejscu. Najwyżej położony, najdalej położony jest Taos Pueblo, natomiast i Taos Pueblo można zwiedzać, natomiast tamte rezerwaty są ściśle zamknięte. Jest duża trudność dostępu. Dla mnie to też mówi, że coś w tej sytuacji może być tutaj na rzeczy. Muszę tutaj dodać, że jakimś cudem przed samą wyprawą dotarł do nich z powrotem artefakt. Nie wiadomo, jak się to stało. Prawdopodobnie piętnastka miał ogromne wpływy w NSA, więc artefakt dotarł i można się tylko domyślać, dlaczego. Jamieson Neruda mówi o tym, że obsesją piętnastki było tak zwane BST. BST to tak zwana czysta tablica. To jest pewnego rodzaju technologia, nad którą pracuje ACIO i NSA, po to, ażeby, bo ta technologia ma pozwolić na to, ażeby polecieć w przyszłość i zmienić pewne istotne rzeczy, istotne fakty, a potem w przeszłość wrócić i naprawić to, czego już nie trzeba zmieniać w przyszłości. I takie technologie, o tym wiedział Neruda i wiedział Piętnastka, istnieją na Ziemi. One prawdopodobnie zostały podarowane czy też udostępnione przez inne gwiezdne nacje. Natomiast Piętnastka nie ufał im. I on był bardzo nieufnym człowiekiem i postanowił zbudować własną technologię tego typu, ażeby być pewnym, że ta technologia nie może zostać wykryta. Dlatego, że domyślał się, że gdyby wykryli tą technologię ci, którzy zmienili przyszłość, no to nie udałoby się. Czego zatem się obawiali? Tutaj chodzi, kochani, o nasz obecny czas. O to, co dzieje się dzisiaj, w roku 2022. Spodziewali się, że nasza przyszłość została tak zmieniona, że z tamtej przyszłości przyszły istoty, które chcą zmienić naszą teraźniejszość dla własnej potrzeby, ażeby przyszłość tamtych istot zmieniła się na ich korzyść, ale prawdopodobnie na naszą niekorzyść. Ja ten temat będę rozwijał w kolejnych odcinkach, kto to tak i dlaczego, ale jeśli dziś czujecie się niekomfortowo z różnymi decyzjami, które nas dotykają, to spójrzcie szerzej. To jest aż tak duże, iż aż tak daleko to zaszło. Ale wróćmy do Wingmakers, bo powiedzmy sobie, że to są tylko mity. Zatem Neruda, Jamieson Neruda razem z jego zespołem polecieli helikopterami do Kenionu Chaco i rozbili tam własny obóz pod namiotami. W ekipie Nerudy były też kobiety, między innymi Samantha i Emily. I kiedy na drugi dzień, po trudnej nocy, bo bardzo wiało i myśleli, że porwie im namioty, kiedy się obudzili, Jamieson zauważył, a był człowiekiem bardzo badawczym, zauważył, że Samantha próbuje ukryć swoje zdenerwowanie. Widział to, jak nalewała kawę i była nieco zmieszana, więc zapytał ją wprost. Samantha, co się stało? Samantha, czego doświadczyłaś? Czy możesz nam powiedzieć? On domyślał się, że coś takiego się wydarzyło i Samantha mówi: usłyszałam brzęczenie i ono natychmiast wniknęło do mojego umysłu. Miało niesamowicie potężny efekt hipnotyczny.
I potem dodała, że zobaczyła obraz. No tutaj, ponieważ Evans, ten, który dbał o bezpieczeństwo, był z nimi, od razu tak dość wścibsko zapytała, jaki to był obraz. Samantha opowiadała dalej, że była to jakaś jaskinia albo rodzaj jakiejś struktury. Nie wie, gdzie to było. Wiedziała, tylko czuła, że miejsce to było dobrze zaprojektowane, że nie była to naturalna jaskinia, a raczej jakby jakiś wykuty przedsionek, taka nienaturalna skała, ale nienaturalnej budowy, nienaturalnego wyglądu. Neruda Evans ją zaczęli wypytywać, czy wie coś więcej, czy wie, przez kogo była zbudowana. Nie, ale Samantha dodała, że wcześniej mówiła, że czuła, że artefakt jest żywy, mimo że jest metalem, ale mówi, nie jest on technologią, ale raczej formą inteligencji. Mnie się to też wydaje dziwne, dodał Neruda. No ale Neruda lubił polegać na czyichś odczuciach. Pytam ją dalej. Samantha mówiła, że ona czuła, jakby artefakt ożył, kiedy zaczęła mieć halucynacje czy też przekazy. Poczuła w myślach, że on jej się przedstawił i powiedział, że jest inteligencją organiczną, mimo że był metalem. Tutaj zaczęli się domyślać, że być może tam w środku zatopiona była inteligencja organiczna. No ale w tej chwili chodziło tylko o bezpieczeństwo, o to, żeby ten artefakt nikomu nie zrobił krzywdy, ale co bardziej ważne, żeby nie wydały się informacje, żeby nie przejął informacji, które były częścią pracy i częścią planów organizacji ACIO. Domyślili się, że urządzenie prawdopodobnie zostało aktywowane przez zdolności metapsychiczne Emily. Być może, że na to wpłynęły myśli nie tylko Emily, ale i jeszcze innych osób, jak na przykład Jamisona Nerudy. Możliwe, że urządzenie chciało się połączyć. Również podobnie odczucia miała Samantha. Samantha w pewnym momencie, kiedy została zapytana, czy miała komunikację, czy to urządzenie próbowało jej coś zrobić złego, zranić ją i tak dalej, zamilkła, tak jakby to urządzenie próbowało się z nią komunikować, a ona była w momencie, kiedy słucha tego urządzenia. Zaczęło się tam robić ciekawie. No ale posłuchajmy, bo to jest tylko początek. Zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Samantha powiedziała, że obiekt przekazał jej takie myśli, że on sam próbuje się tylko bronić przed intruzami, przed przejęciem informacji, które posiada, przez osoby, które tej informacji nie powinny dostać. I wydawało się, jakby ten obiekt wiedział, które istoty mogą być zaufanymi, a które nie. A to było zagadką, ale też ludzie, którzy pracują w takich organizacjach jak NSA czy ACIO, oni mają pewne zboczenie na tym punkcie i oni postępowaliby tak samo jak ten obiekt. Nie ufaliby ludziom, o których nie wiedzą wiele albo wszystkiego. Natomiast dowiedzieli się, że właściwie to są w najlepszym miejscu, jakim się mogli znaleźć, dlatego że obiekt wskazał im to miejsce, które powinni odwiedzić. Oni jeszcze nie wiedzieli co, natomiast wskazówki Emily, które mówiły o jakiejś jaskini, mówiły, że to nie będzie na powierzchni, że trzeba będzie szukać albo wejścia, albo podziemia. Zobaczmy, co się działo dalej. Kiedy Samantha, pytana przez nich, milczała, opowiedziała potem, że miała przekaz, w którym zobaczyła obraz, który potem narysowała. Obraz zgodny z mapą, który był narysowany na
tym artefakcie i ten obraz pokazywał jeden charakterystyczny punkt, więc próbowali go znaleźć topograficznie na mapie topograficznej i doszli do wniosku, że obiekt, który był wskazany przez artefakt, leży w odległości 3 km od ich obozu. Zatem postanowili, że następnego dnia pójdą odszukać to miejsce. Neruda nie wytrzymał do rana. Spakował się, zabrał latarkę, zabrał szkic i nocą, kiedy wszyscy poszli spać, wymknął się z obozu i poszedł w kierunku miejsca, które było zaznaczone na mapie. Współobozowicze rano zorientowali się, że nie ma Nerudy. Evans był strasznie zdenerwowany, bo odpowiadał za bezpieczeństwo wszystkich, a Neruda już nie pierwszy raz zresztą złamał protokół. Po dość długim wysiłku odpowiadający za bezpieczeństwo tej ekipy Evans w końcu namierzył GPS-em pobyt Nerudy. Oni mieli specjalne znaczniki do tego i zorientował się, że Neruda się nie rusza, a więc prawdopodobnie albo śpi, albo jest ranny. Evans sprowadził helikopter i kilka osób wraz z Emily i Evansem polecieli szukać Nerudę. Wylądowali w okolicy śladu, który pozostał po nim i zorientowali się, że tuż w okolicy jest charakterystyczna skała, którą narysowała Samantha na kartce. Więc domyślili się, że to jest ten charakterystyczny punkt, który był naniesiony na mapie artefaktu. Wylądowali, zaczęli szukać Nerudę, znaleźli kilka śladów i kiedy dochodzili do jednego ze śladów, ten wydawało się jakby w pół stopy znikał w ścianie. Wydawało im się to niemożliwe, wręcz niesamowite, bo przecież nie mógł przeniknąć przez ścianę. No ale tak właśnie było. Zespół rozproszył się w poszukiwaniu Jamisona Nerudy, a Samantha, poproszona przez Emily, spróbowała zrobić tak zwany RV, czyli Remote Viewing, a mówiąc po polsku taki protokół zdalnego widzenia. Miała taką zdolność, że potrafiła oczami umysłu zobaczyć zadany sobie projekt, zadane sobie miejsce, zadano sobie osobę i mogła zobaczyć, gdzie jest. Samantha zrobiła to, ale coś poszło według niej nie tak, dlatego że zobaczyła dziwne kształty, jakby zielone prostokąty, myślała, że to najpierw drzwi, jakieś wejście, gdzie jest Neruda. Wiesz, i kiedy ogląda się taki remote viewing, można być nawet interaktywnym. Samantha miała tą umiejętność, nie tylko mogła widzieć, ale mogła też aktywnie uczestniczyć w tym remote viewing i dotknęła jednego z takich prostokątów i wtedy zauważyła, że ten prostokąt zaczął się zmieniać i uformował się w postać dość wysokiego, sędziwego, ludzko wyglądającego człowieka z brodą, który zaczął mówić: nie lękaj się nas. I powiedział ten ktoś dalej: jesteśmy tym, czego szukacie i tym, czego szukaliście od zawsze. Był dość autorytatywny w tym mówieniu. Dodał jeszcze po chwili: jesteście prowadzeni nawet w tym momencie do znalezienia tego, co dla was zostawiliśmy. Jest to już w zasięgu waszej dłoni, a gdy tylko wasze palce na to natrafią, niech uchwycą to bez wahania. Ale bądźcie wolni od lęku. Mówimy wam, to jest jedyna droga i jedyna droga. Samantha była zdezorientowana. Wydobyło się z niej takie pytanie: co jest w zasięgu naszej dłoni? A głos odparł: droga do naszego świata. Znajdziecie nasz świat jedynie wtedy, gdy wasze dalsze poczynania będą wolne od lęku. To jest jedyna bariera do naszego świata, której nie da się ominąć.
Samanta była zdezorientowana, ona nie była tak wysoko w tych poziomach organizacyjnych, aby wiedzieć, jakie są plany ACIO, i nie miała pojęcia, że ACIO zamierza być w ich świecie. Więc zapytała, a dlaczego chcecie, abyśmy znaleźli wasz świat? I ta istota odpowiedziała, byliśmy pośród waszego gatunku ludzkiego od chwili jego stworzenia na planecie, którą nazywacie Ziemia. Jesteśmy obecni w waszym DNA, zakodowani w niewidocznych strukturach, które je otaczają i wspierają. Nasz świat jest zarówno w was, jak i znacznie dalej niż wasz umysł jest w stanie to objąć. Odnajdziecie nasz świat, gdyż potrzebujecie naszego wsparcia do obudzenia tej części waszej natury, która pozostaje w ukryciu dla waszego postrzegania za maską języków, wielości języków waszego świata. Ona tego nie rozumiała, więc dopytywała, dlaczego, w jakim ukryciu i w jakim sensie. Więc istota odparła, waszą planetą zainteresowany jest pozaziemski gatunek, którego istnienia nie jesteście teraz świadomi. Gatunek ten jest znacznie bardziej zaawansowany i niebezpieczny, niż nawet możecie to sobie wyobrazić, niż może to sobie wyobrazić wasz przeciętny obywatel. Jakobże przeznaczeniem rodzaju ludzkiego jest pozostać opiekunem biblioteki genetycznej zwanej Ziemią, którą tak troskliwie wypielęgnowaliśmy i wyeksportowaliśmy do tej galaktyki, będzie on musiał obronić się przed tą drapieżną rasą. Samantha zauważyła, że w tym jej remote viewing obraz Ziemi się powiększył, zobaczyła pulsujące światła i zobaczyła, że na Ziemi zatrzymał się wzrok właśnie na obszarze Nowego Meksyku, gdzie widziała jeden z zaznaczonych migających punktów. Istota dodała, to jest to, co pozostaje przed wami w ukryciu. To fakt, iż wasza planeta jest częścią współpołączonego wszechświata, który funkcjonuje w perfekcji pozornego chaosu. Poza konstrukcjami, instrumentami, technologiami i formułami zdefiniowanymi przez waszych naukowców. Głębiej nawet niż cząsteczka i fala, głębiej niż podświadomość, głębiej niż rezonans duchowy największych nauczycieli. I istnieje język jedności, który to właśnie on wciąż pozostaje dla was rzeczą ukrytą. Język jedności. Język jedności jest zakodowany w waszym DNA. My to zrobiliśmy. Umieściliśmy też w waszym DNA aktywatory, które umożliwią wam przebudzenie zdolności do przetrwania przemiany w trakcie dokonywania transformacji genetycznej. Samantha zaniepokojona zapytała, ale dlaczego? Dlaczego mielibyśmy dokonywać transformacji genetycznej? Nie potrafiła ukryć sceptycyzmu. Po co to? Ale gdy tylko wypowiedziała te słowa, poczuła narastające w niej uczucie lęku. Jakby na to nie patrzeć, wchodziła w interakcję z czymś, czego nie zna. A wiedziała dobrze, że ufanie czemukolwiek lub komukolwiek w takiej wizji RV no, graniczyło z szaleństwem. Ona nie wiedziała, była zbyt nisko w tej hierarchii, żeby wiedzieć, z kim rozmawia. Istota odparła, dowiecie się wszystkiego niebawem. Po tym spotkaniu zaczniesz odczuwać nową pewność siebie w swoich zdolnościach operatora RV. Wesprze to ciebie w obliczu wątpliwości i lęku, jakim przyjdzie tobie stawić czoło w nadchodzących tygodniach. Na poziomie, o jakiego istnieniu nie masz pojęcia, jesteś istotą holograficzną, wplecioną we wszystko, co istnieje. I kiedy doświadczysz tego uczucia, obudzisz częstotliwość swojej świadomości, która zaprowadzi ciebie do naszego świata. Nie masz powodu, aby nam wierzyć. Wiedz jednak, że nasze słowa mają na celu nic innego, jak obudzenie tej części ciebie, która od długiego czasu pozostaje nieaktywna. Jesteśmy Wingmakers. Pozostawiamy ciebie w świetle, które jest jednią. I na tym zostawiam was w tym odcinku. Myślę, że rozbudziłem waszą ciekawość, bo w następnych momentach będzie jeszcze bardziej ciekawie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.